Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji. Co to jest Power Hoard? Power Hoard, no mówi się, bardzo często się przewija to stwierdzenie. Power Hoard w skrócie właściwie tutaj jest jedyna formułka. Power Hoard to tak naprawdę są dwa dźwięki lub trzy lub cztery interwałów, które generalnie brzmią dość mocno, stabilnie i mocno, po prostu z powerem. Takimi interwałami, bo już o tych interwałach sobie mówiliśmy, to jest kwarta, kwinta, może być, powiem po progach, jak złapać. Na najgrubszej 3, na piątej, czyli na szóstej trzeci próg, na piątej strunie piąty próg. To jest power chord kwintowy. Czy tak naprawdę kwinta, po prostu zwykła kwinta, interwał kwinty. 3, 5 i teraz na czwartej strunie dokładam jeszcze jeden palec, czyli 3, 5, 5. To też już wiemy z interwałów, czyli mamy prymę. Mamy kwintę i oktawę, czyli mamy dźwięk tak naprawdę G, D, G. Power chord ma też inną formę, na przykład na szóstej strunie trzeci próg, na piątej strunie trzeci próg, czyli kwarta. Dokładamy też do tego oktawę, czyli 3, 3, 5. Brzmi ciężko. Następny motyw to na przykład jest na najgrubszej trzeci próg, na piątej trzeci próg, na czwartej piąty próg i na trzeciej piąty próg. Czyli mam kwarta i kwarta. Wow. Oczywiście można się pokusić o inne łapanie tych interwałów, na przykład 3, 5, 7. Czyli tak naprawdę mamy akord, który się składa pryma, kwinta i nona wielka. Jak sobie mówiliśmy wcześniej o akordach, akord durowy ma prymę, tercję, wielką i kwintę. Septymowy ma jeszcze dodatkowo septymę, więc jakby, że co trzeci dźwięk się bierze. My tutaj akurat co trzeci dźwięk ze skali bierze się, żeby dany akord był stworzony. Czyli na przykład w skali molowej C to akordem jest C, S, G, czyli pryma, tercja, mała i kwinta. Natomiast właśnie do power chordów można zaliczyć wszystkie te kombinacje dźwięków, które nie są akordami. Właściwie tu już jest takie troszeczkę rozdzielenie się akordy w stylu bardzo takim klasycznym i power chordy. Tak naprawdę to są mimo wszystko po prostu akordy, tylko zagrane w formie, o właśnie, to jest bardzo mądre stwierdzenie, to są power chordy, to są akordy zagrane w formie mocnej, w formie takiej stabilnej, szeroko też brzmiącej, ale przede wszystkim właśnie mocno brzmiącej, na przesterze, szczególnie na przesterze, po prostu one fajnie brzmią. Czyli na przykład tu mam szósta, trzy, piąta, pięć, czwarta, siedem. Na przykład kolejny power chord, kwarta i dodatkowo seksta wielka. Czyli szósta na piątym, piąta na piątym, czwarta na czwartym.
tych kombinacji jest oczywiście dużo, dużo więcej. W ćwiczeniach do tej lekcji porozpisuję w Guitar Pro różne power chordy, które power chordy czy akordy, które właśnie bardzo fajnie brzmią, brzmią na przesterze. I tak naprawdę można byłoby troszeczkę się rozdzielić od myślenia o skalach w stylu mam skalę Amol, A, B, C, D, E, F, G są dźwięki, więc poruszam się pryma, tercja, te budowa tych akordów, te akordy, co mówiliśmy standardowo, ale po prostu możemy w ogóle się myśleć o tworzeniu na zasadzie fajnie brzmi 5-7-7. Dobra, no ale co dalej? Wypadałoby coś jeszcze zagrać do tego. Czyli power chord tak naprawdę ma jeszcze taką pewną taką ukrytą funkcję. Generalnie power chord fajnie brzmi, nawet jeżeli się nie trzymamy do końca tonacji. Czyli tak jak tutaj, wymyśliłem coś, po prostu 5-7-7, 1-3-3. I później na najgrubszych 1, 3, 3, a później na strunie 5, trzeci próg, na strunie 4, piąty próg, na strunie trzeciej, piąty próg, 3, 3, 5, 5, po prostu piętro niżej, nie na najgrubszych, tylko na cieńszych. I przechodzę piętro wyżej do najgrubszych, czyli też 3, 5, 5. Jeszcze raz zagram całość. Nie trzymałem się żadnej skali, po prostu tworzyłem fajnie brzmi. Tutaj możesz sobie poćwiczyć na takiej zasadzie, że na przykład zaczynamy sobie na przykład na 7-9-9 i bardzo fajnie brzmi, jeżeli przeskoczymy o 1, 2, 3, 4 progi w dół brzmieniowo, czyli niżej, albo 4 progi wyżej. Bardzo fajnie brzmi, jeżeli na przykład zagrasz 5-7-7 na najgrubszej strunie, a później zagrasz 5-7-7 na cieńszych strunach. Właściwie mam kawałek, stworzony kawałek z użyciem power chordu 3-5, czyli kwinty, albo 3-5-5, czyli kwintę plus oktawa. I tutaj cały czas się poruszałem, więc to też jest bardzo fajny sposób spojrzenie, bardzo fajny sposób spojrzenia na tworzenie utworów, na granie na gitarze troszeczkę taki właśnie w inny sposób, taki troszeczkę właśnie oderwany od skal. Co prawda tutaj, żeby utwór nabrał różnego, powiedzmy, różnego rodzaju jakichś niuansów brzmieniowych, jakichś takich melodii i takich rzeczy, to oczywiście musimy się tonalnie dostosować do tego. Jeżeli na przykład jedna gitara grała to, co ja grałem, to druga gitara musi wtedy wiedzieć, po jakich dźwiękach się poruszamy i tak naprawdę dopasować tą skalę do te surówki, które gra drugi gitarzysta, do skali, w której się porusza ta gitara, ta pierwsza gitara, prawda? Więc jakby to zawsze jest jakiś może być trochę problem dla osoby wyszukującej. Ja co ty mam zagrać za melodię do tego, bo ja nie wiem, to nie wiem, jaka to jest skala, po jakich tych dźwiękach grasz. Albo po prostu stricte
577 jest AEA. Tutaj 577 jest D. Co tu jest? DAD. No to ten niech koleś gra melodię AEA, DAD, tak jak po prostu są dźwięki. Tu mamy FG, FC, F, G, D, G, prawda? Po tych dźwiękach i się ten gitarzysta drugi porusza, więc zawsze możesz w ten sposób porobić, pograć z kimś, jeżeli masz kogoś do grania. Jeżeli nie, to nagrywasz siebie na Reaperze czy jakimś innym programie do nagrywania i po prostu wiesz po jakich dźwiękach, wiesz w głowie po jakich dźwiękach się poruszałeś i grasz melodię właśnie po tych dźwiękach w danym momencie, jeżeli akord idzie tu. To najlepiej grać dokładnie melodię po tych dźwiękach tutaj, nawet niekoniecznie dokładnie w tych, lepiej na przykład wyjść sobie oktawę wyżej, albo o dwie oktawy wyżej, albo tutaj na cienkich strunach, ale po prostu, żeby wiedzieć A, E, A. Po tych dźwiękach mogę coś grać. Wiadomo, dwa dźwięki, no to troszeczkę mało jest, więc właściwie siłą rzeczy z biegiem czasu i tak będziesz musiał troszeczkę te rozciągnąć. No A, E, no A i z B. B by pasował. Sekunda wielka by pasowała do tego. C dźwięk też by pasował. Więc jakby to, co tu pokazuję, jest troszeczkę uproszczona wersja spojrzenia na nagranie na gitarze, aczkolwiek już jak widać, pewne niuanse powodują, że i tak my musimy się i tak wgłębić w coś, głębiej wejść, prawda? Musimy głębiej wejść w tę skalę. Bo już na samej improwizacji na dwóch dźwiękach to chyba byłoby słabawa. Słabawo. Można oczywiście też dobrać, podejść w ten sposób. Jeżeli tu mam dźwięki T, to gram po skali dokładnie właśnie takiej, która ma te dźwięki. Nawet jeżeli tych dźwięków jest 5 na krzyż, to na przykład grać po skali, która ma te 5 dźwięków na krzyż. Zaczynamy od riffu AEA. To wtedy wypadałoby zacząć od dźwięku A. Oczywiście jest dużo niuansów, że niekoniecznie musi być od tego. Jest bardzo dużo dróg, którymi można pójść, więc to jest pierwsza podstawowa droga, którą możemy pójść podczas tworzenia. Myślę, że i tak będziesz próbować grać power chordy, które tutaj po prostu grałem. Pokazywaliśmy wcześniej sobie mówiliśmy sobie wcześniej, czy tutaj pokazujemy sobie tutaj, będziesz próbować grać po prostu, żeby coś stworzyć. No nie wiem, moje zaczynanie tworzenia utworów też wyglądało w ten sposób. Przeskakuję co dwa dźwięki. O, dobra. Od siódmego power chord, kwinta, piąty i trzeci. Myślę, że tutaj jest, dało ci też trochę do. Myślę, że dało ci do myślenia. Myślę, że otwiera też troszeczkę oczy, prawda? Że dobra, czyli ja mogę tak naprawdę poruszać się po tych, używając tych power chordów, tych kilku, no przede wszystkim tych dwóch układów, a tak naprawdę używa się zwykle układ typu, o tak jak tu mam, kwinta sama 3-5, 3-5. 5, 7, 5, 7, 7, 9, 8, 10 i tak dalej. Po prostu układ kwinty. Poruszamy się w różnych odległościach. Generalnie fajnie wychodzi, jeżeli się poruszamy o dwa dźwięki tuż obok siebie, jeżeli przesuwamy się na przykład z piątego progu na czwarty. Ok, też to brzmi, ale już ma troszeczkę takie dość mocne napięcie, które wypadałoby w jakiś sposób rozwiązać. Oczywiście nie trzeba, bo muzyka nie musi się trzymać konwenansów i stricte schematu, że musisz zacząć od tego dźwięku, musisz skończyć na tym dźwięku, bo inaczej rozpierniczy się, wzmacniasz się i wyleci w powietrze. O,
Mogłoby też tak być, bo ci po prostu tutaj wyleci wszystko, wybuchnie, no nie? Po prostu jak tworzysz utwór, tak tworzysz utwór. O tym sobie jeszcze powiemy, na pewno powiemy sobie jeszcze na niejednym filmie, na niejednym kursie, którym mam nadzieję, że będziesz i bardzo Cię serdecznie zapraszam. Będziemy to o tym jeszcze mówić, bo to jest tylko początek, to jest tylko pokazanie, jaką drogą można iść, jak to by wyglądało, bo tych dróg jest bardzo dużo. Badaj sobie samemu przeskakiwanie o 2 progi, 3 progi, 5 progów, o kwarty, kwinty. Do Ciebie należy, że tak powiem, rozwój. Ja się zbieram i widzimy się już w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!